Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli na naszą debatę organizowaną przez Stowarzyszenie Wszechnica przy współpracy z Biblioteką Miejską. Już teraz na wstępie bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor Biblioteki Miejskiej, wszystkim pracownikom biblioteki za możliwość tutaj zorganizowania tej debaty, za gościnność. Serdecznie państwa witam, że chcieliście państwo wziąć udział w tej debacie, a przede wszystkim witam naszych kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego. Zaprosiliśmy jako organizatorzy tej debaty wszystkie komitety wyborcze, które zarejestrowały swoje listy w naszym okręgu wyborczym numer 1, a w jakikolwiek sposób są związane tutaj z ziemią cieszyńską, z naszym powiatem cieszyńskim. Więc bardzo serdecznie witam pana Jana Kawuloka, reprezentującego Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo serdecznie witam pana Andrzeja Molina, reprezentującego Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie pana Artura Lacha, reprezentującego Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie. Witam wśród nas pana Tomasza Janika, reprezentującego Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Witam panią Ewę Zimowską, reprezentującą Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15 oraz panią Agnieszkę Lamek-Kochanowską, reprezentującą Komitet Wyborczy Partii Razem. Tak, dzień dobry państwu. Nie przybyli na debatę ze względów, no, inne po prostu plany. Nie ma reprezentanta koalicji Lewica Razem SLD, natomiast również nie ma tutaj wśród nas żadnego z kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale bardzo się cieszę, że państwo jesteście. Poprzez tą debatę chcieliśmy przede wszystkim porozmawiać o sprawach naszego regionu. Już za 10 dni, ważny dzień, dzień wyborów, gdzie będziemy decydowali o wyborze wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Będziemy wybierali naszych radnych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim po raz pierwszy na 5-letnią kadencję. Chcieliśmy dzisiaj, organizując tę debatę, porozmawiać o naszym regionie, o problemach naszego regionu z perspektywy właśnie całego województwa, nie tylko miasta Cieszyna, nie tylko naszego powiatu, ale szerzej. Chcielibyśmy podjąć tematy związane z ekologią, z transportem publicznym, z drogami wojewódzkimi. Oczywiście również jesteście zaproszeni również do tak czynnego udziału w naszej dyskusji po tych pytaniach, na które kandydaci odpowiedzą. Również i państwo jako publiczność oczywiście możecie naszym kandydatom również te pytania zadawać. Jako organizatorzy oczywiście liczymy na merytoryczną dyskusję i państwa kandydatów, i państwa później, jeśli chodzi o te pytania z publiczności, proszę też o pewną dyscyplinę czasową. Każdy z państwa, odpowiadając na pytanie, będzie miał 2 minuty na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chodzi później o pytania z publiczności, to państwo będziecie mieć minutę na zadanie pytania, a 1,5 minuty na udzielenie odpowiedzi. Tak jak mówiłem, tym, co przede wszystkim skłoniło nas do organizacji tej debaty, to sprawy, które są poruszane w dyskursie publicznym, dotyczą naszego życia. Ludzie często pytają, między innymi żyjąc sprawami ekologicznymi, żyjąc na przykład uchwałą smogową, w jaki sposób z tym problemem się uporać, prawda? Ale w jaki sposób też uporać się z problemami finansowymi, jeśli chodzi na przykład o wymianę kotłów na nowocześniejsze. I to jest ta pierwsza sprawa, od której chcielibyśmy rozpocząć. Tak więc zaczynając,